jest napisane, że niewiedza ludzi naraża ich na hańbę. Niewiedza ludzi, mówi prorok Izajasz, niewiedza naraża na hańbę. Dlaczego naraża na hańbę? Dlatego, że jeżeli czegoś nie wiesz, to jesteś bezbronny w tej dziedzinie. Bezbronny. Nie wiesz, jak się masz ruszyć, nie wiesz, jak działać. Nawet nie wiesz, jak wierzyć. Miotasz się w tym. Ale tobie i mi jest dane posiadać absolutne poznanie. Absolutne. My jako ludzie wierzący nie musimy się niczego domyślać w naszym życiu ani w duchowej rzeczywistości. Nie musimy się domyślać. Mamy prawo wiedzieć. Jeśli wiemy, to możemy to stosować jak należy. Dzisiaj rano wstałem, miałem gorączkę, czułem się bardzo źle. Spuchł mi brzuch, po prostu bolało mnie wszystko. Wstałem, mówię, nie, no mówię, kurczę, jest mi, Boże, niedobrze. No. Bardzo źle mi jest, kurczę, w moim ciele. Ubrałem się, wziąłem naszego psa i wyszedłem z nim na spacer. Poszedłem kawałek za ostatni blok i zastosowałem to, co wiem. To, co wiem. Co ja wiedziałem? Że ja nie mam prawa być chory. Że to jest niemożliwe, żebym chorował. Że to jest niemożliwe, żebym miał temperaturę. To jest niemożliwe, żeby mnie bolał brzuch, mięśnie, stawy. To jest niemożliwe. Dlaczego to jest niemożliwe? Bo Jezus Chrystus się tym wszystkim rozchorował 2000 lat temu. Ja to wiem. Nie poddaję tego w wątpliwość. Poszedłem sobie za ten blok i wykrzyczałem diabło w pysk moją wiedzę. Wróciłem do domu. Poczułem, jakby setki igieł weszło mi w twarz. Przez mikrosekundę. A potem wszystko minęło. Wszystko. Wszelki ból, dyskomfort, temperatura. Wszystko minęło. Dlaczego? Bo zastosowałem wiedzę. Nic więcej. Wiedzę, która jest dla mnie absolutnym i skończonym tematem. Po prostu tak jest. Tak jest. I chciałbym, żebyś dzisiaj przed Bogiem trwał w prostej w ogóle modlitwie wiary. Powiedział, Boże, to co ja wiem o Tobie, to jest dla mnie rękojmia zbawienia w każdej dziedzinie. Czy to zdrowia, czy finansów, czy relacji, czy służby. Ja dzisiaj staję na Twoim słowie, na Twoich faktach. Nie staję na moich odczuciach. Nie staję na tym, co się dzieje wokół. Nie staję na żadnych diabelskich plotkach. Ja staję na Twoim słowie, bo to ono jest tym, co determinuje moje działania. Ja wierzę w Twoje słowo. Ja nie wierzę w nic więcej. Wierzę w Twoje słowo. To Twoje słowo jest moją siłą. Módl się do Niego tak. To Twoje słowo mnie podnosi. To prawda Twoja jest gruntem, na którym stoję. Wierzę w ten grunt. Wierzę w ten grunt. Tak jakbym go oglądał swoimi oczami. Ja wierzę w ten grunt. On jest niepodważalny. Szoko to rolo wokata saraba. Hakata saja la 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 mehe. Ho go lo glory la prain. Jezus! Hallelujah! Hallelujah! Jeszcze raz. Halleluja! Teraz już wszystko wiem. Już nie ma we mnie ścien. W mym duchu życie. Życie mam, Święty Duchu. Niebo to jest mój kraj. Zaraz zobaczę raj. Czekam w zachwycie.
przeżywam święty czas. Mój stary człowiek zgasł, jest we mnie siła. Jest w tobie siła. A wszystko to dziś mam, bo mi się przydarzyło. Miłość wielkim Bożym planem. Jezus! Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg mym źródłem mocy. Tak jak Dawid strzelał z brosy, ja powalam duchy nocy. Z kielicha Pana krew wypijam aż do dna. Miłość wielkim Bożym planem. Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg mym źródłem mocy. Tak jak Dawid strzelał z brosy, ja powalam duchy nocy. Z kielicha Pana krew wypijam aż do dna. Choć czasem trudne dni, Bóg wciąż umacnia mnie. Wiara wygrywa, zawsze wygrywa. Splecione duchy dwa, złączeni Bóg i ja. Szczęście przepływa cały czas. Chociaż na świecie zło, a w myślach ludzkich dno, we mnie Duch Święty, o tak! Przez imię Jezus wpadam ciągle w te odmęty. Miłość wielkim Bożym planem. Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg mym źródłem mocy. Tak jak Dawid strzelał z brosy, ja powalam duchy nocy. Z kielicha Pana krew wypijam aż do dna. Mam prośbę, żebyście troszeczkę nam inaczej zmieniali piosenki, dobra? Wielki święty. O, teraz już wszystko wiem. Już nie ma we mnie ściemnym duchu życie. Niebo to jest mój kraj, zaraz zobaczę raj, czekam w zachwycie. Przeżywam święty czas, mój stary człowiek zgasł, jest we mnie siła. A wszystko to dziś mam, bo mi się przydarzyło. Miłość wielkim Bożym planem, Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg tym źródłem mocy. Tak jak Dawid strzelał z brosy, ja powalam duchy nocy. Z kielicha Pana krew wypijam aż do dna. Choć czasem trudne dni, Bóg wciąż umacnia mnie. Wiara wygrywa. Wlecione duchy dwa, złączeni Bóg i ja. Szczęście przepływa. Chociaż na świecie zło, a w myślach ludzkich dno. We mnie Duch Święty, we mnie jest. Przez imię Jezus wpadam ciągle w te odmęty. Miłość wielkim Bożym planem. Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg mym źródłem mocy. Tak jak Dawid strzela z brosy, ja powalam duchy nocy. Z kielicha Pana krew wypija aż do dna. Miłość wielkim Bożym planem. Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg mym źródłem mocy. Tak jak Dawid strzela z brosy, ja powalam duchy nocy. Z kielicha Pana krew wypijam aż do dna. Miłość wielkim Bożym planem. Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg mym źródłem mocy. Tak jak Dawid strzela z brosy, ja powalam duchy nocy. Z kielicha Pana krew wypijam aż do dna. Miłość wielka.
wielkim Bożym planem i Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg mym źródłem mocy. Tak jak Dawid strzela z procy, ja powalam duchy nocy. Z kielicha Pana krew wypijam aż do dna. Już teraz wszystko wiem, już nie ma we mnie ściem, w mym duchu życie. Bo tak, niebo to jest mój kraj, zaraz zobaczę raj, czekam w zachwycie. Przeżywam święty czas, mój stary człowiek zgasł, jest we mnie siła. A wszystko to dziś mam, bo mi się przydarzyła. Miłość wielkim Bożym planem, Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg mym źródłem mocy. Tak jak Dawid strzelał z procy, ja powalam duchy nocy. Z kielicha Pana krew wypijam aż do dna. Choć czasem trudne dni, Bóg wciąż umacnia mnie, wiara wygrywa. Halleluja. Splecione duchy dwa, złączeni Bóg i ja, szczęście przepływa. Chociaż na świecie zło, a w myślach ludzkich dno, we mnie Duch Święty. Przez imię Jezus wpadam ciągle w te odmęty. Miłość wielkim Bożym planem, Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg mym źródłem mocy. Tak jak Dawid strzelał z procy, ja powalam duchy nocy. Z kielicha Pana krew wypijam aż do dna. Miłość wielkim Bożym planem, Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg mym źródłem mocy. Tak jak Dawid strzelał z procy, ja powalam duchy nocy. Z kielicha Pana krew wypijam aż do dna. Miłość wielkim Bożym planem, Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg mym źródłem mocy. Tak jak Dawid strzelał z procy, ja powalam duchy nocy. Z kielicha Pana krew wypijam aż do dna. Miłość, miłość wielkim Bożym planem, Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg mym źródłem nocy. Tak jak Dawid strzela z procy, ja powalam duchy nocy. Mym źródłem mocy. Tak jak Dawid strzela z procy, ja powalam duchy nocy. Z kielicha Pana krew wypijam aż do dna. Miłość wielkim Bożym planem, Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg mym źródłem mocy. Tak jak Dawid strzela z procy, ja powalam duchy nocy. Z kielicha Pana krew wypijam
aż do dna. Miłość wielkim Bożym planem, Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg mym źródłem emocji. Tak jak Dawid strzela z procji, ja powalam duch nocy. Z kielicha Pana krew wypijam aż do dna. Miłość wielkim Bożym planem. Miłość wielkim Bożym planem. Jezus Chrystus moim Panem. Jezus Chrystus. Rycerzem jestem ja, a Bóg mym źródłem emocji. Tak jak Dawid strzela z procy, ja powalam duchy nocy. Z kielicha Pana wypijam aż do dna. Zanim pójdziemy dalej, będziemy się modlić, chcę wam coś powiedzieć. W 2008 roku prorok Paul Jackson miał proroctwo odnośnie tej sytuacji, która jest dzisiaj. Czemu o tym mówię? Dlatego, że my nie musimy wymyślać koła. Koło jest. Amen. Nie musimy wymyślać nowego prochu. Wiecie, o co chodzi? Ważne, abyśmy patrzyli na tych, którzy byli publicznymi ludźmi i na tych, którzy autentycznie byli Bożymi urzędnikami i błogosławili Kościół. W 2008 roku miał słowo odnośnie tego, że rosyjski agresor wkroczy na Ukrainę. Słucha się proroków? Nie słucha się proroków. To tak nie jest. Proroków się zabija. Przeciwko prawdziwemu proroczemu głosowi jest wyswobodzony demoniczny atak, aby zamordować. Ponieważ to proroczy głos doprowadza między innymi do tego, że eliminuje każdą muchę, która próbuje usiąść i nasrać w kościołach ludziom na głowę. Rozumiecie, o co chodzi? Wielu ludzi dzisiaj straciło głos w duchowej rzeczywistości z jednego powodu, ponieważ dali się wymieszać. Dali się wymieszać. Wielu ludzi, proroczych ludzi, straciło głos w duchowej rzeczywistości, ponieważ dali się wymieszać. Stali się jednym wielkim tłumem. Z uwagi na to, że nie posiadali własnego zdania. Z uwagi na to, że mówimy o tej ekumenii. Co to jest ta ekumenia? Ludzie się dali wymieszać. Nie daj się wymieszać. Amen. Nie daj się wymieszać. Kiedyś Bóg do pewnego proroka powiedział tak. Z pewnymi ludźmi nie zrobisz sobie nawet zdjęcia. Amen. Rozumiecie to? Z pewnymi ludźmi nie zrobisz sobie nawet zdjęcia. Pamiętam lata temu Artur ujął tą informację w proroczych warsztatach. Miał wystąpić w teledysku. Miałem wtedy sen. Teledysk był piękny, związany z chrześcijańskim ojcostwem. Super usługującym. I powiedziałem do niego, posłuchaj, nie wystąpisz w tym teledysku. Wierzę, że ta informacja uchroniła nas przed porażką, przed pewnym wymieszaniem się, przed pokazaniem swojej twarzy w miejscach, w których nigdy ta twarz nie powinna być pokazana. Jako Kościół potrzebujemy widzieć i słyszeć. Widzieć i słyszeć. Mieć otwarte serca na Boże poruszenie, na to, co Bóg dzisiaj chce robić w Kościele, czyli w Twoim sercu i w moim sercu. Miej swoje zdanie. Nie wymieszaj się. Nie wymieszaj się. Nie daj sobie nasrać na głowę. Nie daj sobie nasrać na głowę. Twoja odpowiedzialność za Twoją służbę i za to, co Ci Bóg dał, jest przed Bogiem, amen, a nie przed człowiekiem. Zanim przyszedłeś do kościoła, to Bóg Cię zawołał po imieniu. Amen. Bóg Cię zawołał po imieniu, żeby stać się realnym błogosławieństwem w danym kościele i w jakiejś społeczności. Potrzebujesz ugruntować się w Chrystusie, mieć zbudowany Boży charakter, mieć własne zdanie i nie bać się go wypowiadać. Amen. 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 Szaka tala rabasa kuluru rubasa. Ojcze, my w imieniu Jezusa Chrystusa
Wyciągamy teraz Kościół i poszczególnych ludzi z miejsca wymieszania. Jeśli się wymieszałeś, to wyjdź teraz z tego miejsca. Powiedz: Boże, przepraszam Ciebie, że uległem i uległam psychologii tłumu. Dałam się wkręcić w jakąś głupotę. I w to miejsce straciłam duchowy głos. Mój głos dzisiaj nie ma żadnego znaczenia. Wyjdź z tego miejsca. W proroczym geście wyciągnij się z tego miejsca. Wyjdź z tego miejsca. Być może Twoje nogi się mocno przykleiły. Wyjdź z tego miejsca. Krew Jezusa jest jak kwas. Ona jest jak kwas. Ona jest jak kwas. Módlcie się. Szataka rabasa tulurubasa. Urebe szekele rabasa tulurubasa. Uranamasante derenem szakele redebese. Ojcze, my ogłaszamy, że żadna noc duszy nie panuje nad Kościołem. My ogłaszamy, że zwyciężyliśmy złego, że zwyciężyliśmy diabła. O szata rabasa kolorobosu, o rebeszek elerebasa talaramasante lerenemese. Ogłaszamy, że nasze serca są czyste, one są otwarte na Twoją korektę, na Twój głos, na Twój głos. Nasze serca są otwarte na Twój głos, na Twój szept. Sonomo koloromo, mo. Bożym planem Jezus Chrystus swoim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg my źródłem mocy. Tak jak Dawid strzelał z procy, ja powalam duchy nocy. Z kielicha Pana krew aż do dna. Miłość wielkim Bożym planem, Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg mym źródłem mocy. Tak jak Dawid strzelał z procy, ja powalam duchy nocy. Kielicha Pana krew wypija aż do dna. Teraz już wszystko wiem, już nie ma we mnie ściem, w duchu życie. Niebo to jest mój kraj, zaraz zobaczę raj, czekam w zachwycie. Przeżywam święty czas, mój stary człowiek zgasł, jest we mnie siła. A wszystko to dziś mam, bo mi się przybawiła. Miłość wielki Boży planem, Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg mym źródłem mocy. Tak jak Dawid strzela z procy, ja powalam duchy nocy. Kielicha Pana krew wypija aż do dna. Choć czasem trudne dni, Bóg wciąż umacnia mnie, wiara wygrywa. Zlecione duchy dwa, złączeni Bóg i ja, szczęście przepływa. Chociaż na świecie zło, a w myślach ludzkich dno, we mnie Duch Święty, o tak! Przez imię Jezus wpadam ciągle w te odmęty. Miłość wielkim Bożym planem, Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg mym źródłem mocy. Tak jak Dawid strzela z procy, ja powalam duchy nocy. Kielicha Pana krew wypijam aż do dna. Miłość wielkim Bożym planem, Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg mym źródłem mocy. Tak jak Dawid strzela z procy,
ja powalam duchy nocy. Z kielicha Pana krew wypijam aż do dna. Miłość wielkim Bożym planem, Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg mym źródłem mocy. Tak jak Dawid strzel nas proci, ja powalam duchy nocy. Z kielicha Pana krew wypijam aż do dna. Miłość wielkim Bożym planem, Jezus Chrystus moim Panem. Rycerzem jestem ja, a Bóg mym źródłem mocy. Tak jak Dawid strzela z procy, ja powalam duchy nocy. Saleru, szanowo, aż do dna. Ula ra bole re de. Uwielbiamy Cię, wzywamy Twoje potężne imię. Sokata ramasa tolororo bala ramase kala ramase. O ramamamamamamasa tolororo basa kala ramase kala ramasi. O rebeshe kala rebasa tolororo basa. O debesha kala ramasa kala rebasi. Poniosłeś karę mą, na siebie wziąłeś grzech. Zniszczyłeś śmierć i moc, dałeś mi życie swe. Poniosłeś karę mą, na siebie wziąłeś. Zniszczyłeś śmierć i moc. Poniosłeś karę mą, na siebie wziąłeś. Zniszczyłeś śmierć i moc, dałeś mi życie swe. Poniosłeś karę mą, na siebie wziąłeś. Zniszczyłeś śmierć i moc. Dziś ty i ja, dziś ty i ja jedno jesteśmy. Dziś ty i ja na tronie Twym. Dziś Twój Święty Duch wypełnia życie me. Jezu, Tobie kłaniam się. Poniosłeś karę mą, poniosłeś karę mą. Na siebie wziąłeś, zniszczyłeś śmierć i moc. Dałeś mi życie. Poniosłeś karę mą, na siebie wziąłeś, zniszczyłeś śmierć i moc. Poniosłeś karę mą, na siebie wziąłeś, zniszczyłeś śmierć i moc. Dałeś mi życie swe. Poniosłeś karę mą, zniszczyłeś śmierć i moc. Dziś ty i ja, dziś ty i ja, jedno jesteśmy. Dziś ty i ja na tronie Twym. Dziś Twój Święty Duch wypełnia życie me. Jezu, Tobie kłaniam się. Wywyższamy. Wywyższamy Cię. Ciebie, Ciebie jest.
tarabasa, lorobasa, tarabasa. Podniesiemy, podniesiemy głos, wykrzyczymy to. Alfa i Omega, początek i koniec. Alfa i Omega, Alfa i Omega, Alfa i Omega, początek i koniec. Podniesiemy głos, Jezus, wykrzyczymy to. Jest nasz Pan. Podniesiemy głos, wykrzyczymy to. Alfa i Omega, Alfa i Omega, początek i koniec. Z każdej sprawy. Alfa i Omega, Alfa i Omega, naszego życia. Alfa i Omega, każdą sprawą naszej służby. Początek i koniec. Będziemy sami, Jezus. Alfa i Omega, nad każdą sprawą w tym kraju. Alfa i Omega. Alfa i Omega, początek i koniec. Alfa i Omega, Alfa i Omega, Alfa i Omega, początek i koniec. Podniesiemy głos, wykrzyczymy to, Mistrzem Świata. Jest nasz Pan. Podniesiemy głos, wykrzyczymy to. Mistrzem Świata jest nasz Pan. Podniesiemy głos, wykrzyczymy to. Mistrzem Świata jest nasz Pan. Podniesiemy głos, wykrzyczymy to. Mistrzem Świata jest nasz Pan. Podniesiemy głos, wykrzyczymy to. Nasz Pan, podniesiemy głos, wykrzyczymy to, Mistrzem Świata jest nasz Pan. Alfa i Omega, Alfa i Omega, Alfa i Omega, początek i koniec. Alfa i Omega, Alfa i Omega, Alfa i Omega, początek i koniec. Alfa i Omega, Alfa i Omega, Alfa i Omega, początek i koniec. Alfa i Omega,
Alfa i Omega, Alfa i Omega, początek i koniec. Powiem. Wiecie, ile ludzi ten obraz zabił? Wielu ludzi. Każdy kolejny właściciel tego obrazu ginął. Ostatnia rodzina wyrzuciła go na śmietnik. Ktoś chodził po śmietniku, znalazł ten obraz, przyszedł do domu, umarł. Autor tego obrazu nie umie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego każdy właściciel tego obrazu ginie. Zaczynają dziać się dramaty w jego życiu. Weź, zlikwiduj to. Powiem wam dlaczego. Nieznajomość duchowej rzeczywistości doprowadza do tego, że człowiek jest w stanie stworzyć coś, co niszczy. Coś, co zabija. Coś, co zabija. Bóg ustalił prawidła i każdy człowiek, który się będzie poruszał według tych prawideł, nigdy nie tylko nie zbłądzi, nie tylko nie zostanie zniszczony z zewnątrz, ale też sam nigdy nie będzie tworzył niszczących rzeczy. Ale trzeba być świadomym tego, jak się modlisz. Ty jesteś Alfa i Omega. Człowiek namalował to i pomylił się. Zwykły artysta. Dlaczego się pomylił? Bo nie miał pojęcia, jak jest skonstruowana duchowa rzeczywistość. Wielu takich ludzi się pomyliło. Tak jak można stworzyć obraz, który zabija ludzi, tak można stworzyć tekst, który zabija. Manifest polityczny, konstytucję, a nawet zwykłą, prostą relację z drugim człowiekiem, która jeśli nie jest zbudowana na realiach Bożych, będzie zabijać. Będzie zabijać. Rozumiecie? Ale kiedy poruszasz się w prawidłach Bożych, nie masz szans na to, żeby zginąć i nie masz szans, żeby zabijać. Rozumiecie? To jest wielka różnica. Wielka różnica. Ludzie nieświadomi, aroganccy, naprawdę są ofiarami i tworzą inne ofiary. Czy autor tego obrazu jest odpowiedzialny za śmierć tych ludzi? Oczywiście, że tak. Aczkolwiek on występuje w mediach i mówi, nie wiem, czemu tak się dzieje. Nie można człowieka zamknąć do więzienia za to. Gdyby kogoś zasztyletował, można by go było zamknąć. Ale kiedy z uwagi na brak świadomości duchowej stworzył taką rzecz, nie można go zamknąć. Rozumiecie, o czym mówię? Módl się do Boga i powiedz, Boże, postawię wszystko na to, aby być człowiekiem pełnej świadomości duchowej. Wszystko postawię, każdą cenę zapłacę, abym nie tylko nigdy nie mógł być dotknięty przez diabła, ale też, aby każde moje dzieło było dziełem niosącym tylko życie.
Duchu Święty, otwieram się na to. Biorę to pełnymi garściami. Ty jesteś Alfa i Omega, początek i koniec wszystkiego. Początek i koniec wszystkiego. Boże, ja się zamykam w tej ramie. Zamykam się w tej duchowej ramie. Boże, moje tory są proste. Boże, moje tory są proste. One prowadzą wprost do wieczności. Nie ma tam żadnych zawiasów. Szakatara lara wakata sakala. Rema lada wakate sekelerede. O lololol, Święty Duchu. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Nasze umysły są do Twojej dyspozycji. Nasze talenty, nasze zdolności są do Twojej dyspozycji. Amen. Ty jesteś tym, który prostuje nas teraz. Uwielbiam Cię, Święty Duchu. Alfa i Omega. Życiodajny Duchu. Życiodajny Duchu. Życiodajny Duchu. Życiodajny Duchu. Szawakata jaralarara wakatarara. Ralakata zawakata jaralarehe. Eko toko rolororo gloris. Holy la sakadalaraj. Wybraliśmy życie. 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 Ilaila sakatere silon. Podniesiemy głos. Wykrzyczymy to. Mistrze świata jest nasz Pan. Podniesiemy głos, wykrzyczymy to. Mistrze świata jest nasz Pan. O, świata jest nasz Pan. Ja wolę. Niech każda duża chłonie się jak Pan. Życzymy to. Niech to wsiąka jak Pan. Mistrzem świata jest nasz Pan. Podniesiemy głos. Życzymy to. Mistrzem świata. My teraz mówimy święte wiejadło w szeregi, święte wiejadło w szeregi. Szaka tarabasa to lorobasa kalarabasa urabasa to lorobosto kolorobasa urabasa telenerebese kelenerebese onoma kolorobasa telenerebese. Ojcze, my przynosimy Tobie plany, cele i dążenia Kościoła i zespołu. My mówimy
My usuwamy każdą muchę, która przyleciała i nasrała w święte plany, dążenia i cele. Usuwamy ten smród, usuwamy ten smród, usuwamy ten smród. Ojcze, teraz modlę się o proroczą perspektywę. Niech widzi głęboko i niech słyszy, niech widzi i niech słyszy. Szama kataramasa to dorobasa. Ja modlę się o urzędników Bożych. Ja modlę się o urzędników Bożych. Tym, którym dałeś szczególną łaskę i moc do tego, aby wypowiadali słowa w niebiańskim autorytecie. Ja wzywam Twojego potężnego imienia nad nimi. Ktokolwiek dał się wmieszać, ja ich wyciągam z miejsca tej sadzawki, z miejsca tego brudu. Ja ustanawiam nowy poziom widzenia. Podniesiemy głos, wykrzyczymy to. Świata jest nasz Pan. Podniesiemy głos, wykrzyczymy to. Mistrzem świata jest nasz Pan. Podniesiemy głos, wykrzyczymy to. Mistrzem świata jest nasz Pan. Podniesiemy głos, wykrzyczymy to. Mistrzem świata jest nasz Pan. Od lat diabeł łoi tymi samymi rzeczami. Nic nowego nie wymyślił. Jeśli chodzi o pieniądze, one są neutralne. Ale miłość do pieniędzy gubi ludzi. Miłość do pieniędzy gubi ludzi. I tak samo jest z każdym elementem Twojego życia. Twoje życie ma być świadectwem Bożej prawdy. Bożej prawdy. Szata karala rabazy. Jeśli na czymkolwiek się zafiksowałeś i dzisiaj wiesz, że zszedłeś, że zeszłaś z Bożej drogi i dałaś się wkręcić, dałeś się wmieszać, to nie zostań w miejscu potępienia, ale wyjdź z tego miejsca. Powiedz: diable, odbieram ci teren, który pozyskałeś sobie w moim życiu poprzez to, że nie miałam i nie miałem własnego zdania, że nie poddawałam moich decyzji pod ogląd wewnętrznego człowieka, ale uległam i uległam psychologii tłumu. Nie myli się tylko ten, co nic nie robi. Nie zostań w miejscu potępienia. Weź autorytet nad diabłem, który do końca tego, co się nazywa dzisiaj, będzie przychodził w postaci anioła światłości i będzie zwodził Kościół. Będzie zakrywał oczy subtelnie, ponieważ gdyby przyszedł jak diabeł, to byśmy go trzasnęli. Właśnie jego specyfiką jest to, że przychodzi jako anioł światłości. Stawia cię w miejscu, w którym nigdy nie powinieneś być, ale z uwagi na to, że przyszedł do twojego życia jako anioł światłości, ty zobaczyłeś to miejsce, że to jest miejsce dobre, a to jest miejsce złe. Wyjdź dzisiaj z każdego miejsca, które jest miejscem nierozwoju. Szato korobaza, kelerenemesze. Edewela rarabaza, talarabaza. Erenemeshi kolorobaza, telerenemese. Erenemeshi kalarabaza, tolorobaza. Człowiek Boży musi być zdecydowany, że w każdym miejscu swojego życia, niezależnie od tego, co osiągnął, jest w stanie zmienić kierunek. Miejsce zamieszkania i kierunek, w którym się porusza. Miej taką decyzję. Miej taką postawę. Boże, ufam Tobie. Ufam mojemu wewnętrznemu człowiekowi. Mojemu starszemu bratu.
kieruje mój wzrok na prawdy, które nigdy nie zawodzą. Kieruje mój wzrok na to, co jest niezawodne, na wieczne prawidła. Szoka na bazie do gorobacy. Elerebeseka de lebesa do lorobacy. Szaki de loromacy antelerenemese. Una makala rana masate kelerebese. Uno loromasa kelerebesa kelerebese. Eneme kolorobacy antelerebesa kelerebesa antelerenemese. Szaka de rana masato loromuso golorobesa kelerebesi. Eneme kelerenemesa antelerenemesa golorobuso dolerebesi. Elerebesa kelerebesa to loromasa katarnamasa. Shama kala rana masante lerenebesi kelerenemese. Shomo koloromasa dolerenemese kelerenemese. Ura vasata la rabaraka la rana masa kelerenemese. Shono mo koloromasa telerebasa la rana masanto doronomoso. Ura na masaka la rana masante lerenemese. Uda la rabaraki se kala rana basato doronomoso. Ushe keta la rabasata la rana masa. Eremeshe kelerenemese antelerenemese. Ura na masana lerenemeshe kelerenemese. Ono mo koloromoshe kelerenemese. Uro no masaka lerenemese. Eremeshe telerenemese kelerenemese. Ura da sakuru basata la rana basa. Shaka la rana masante lerenemese kelerenemese. Ude belerenemeshe kelerenemese. Ora mashaka la rana masante lerenemeshe kelerenemese. Shaka talara namasaka lerenemese, edebelere de beshaka la rana masante lerenemeshi, uno mokoloro namasaka lerenemese, uro nemeshege lerenemesante lerenemeshi, uro nomosokoloro namasata lerenemesa, uro nomoseke lerenemesata lerenemashaka lerenemesa, uro nomosede lerenemeshike lerenemesato lerenemoso, uto toro mosokoloro namashaka lerenemese, ere de besheke lerenemesato lerenemose, ene mekete lerenemesente lerenemeshato lerenemose, uno mokoloro namasata lerenemesha, sato Daj mi swoje miejsce w duchu! Nie baw się narzędziami duchowymi! Nie baw się autorytetem, który dał ci Bóg! Nie baw się! Nie do zabawy powołał cię Bóg, ale do tego, aby wytyczać kierunek, do tego, aby wskazywać kierunek! Szama kolor robasa, kadara robasa, mówcie się innymi językami! Szaka ta robasa, kolor 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 Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Alleluja. Módlcie się. Czcimy Ciebie, Święty Duchu. Czcimy Ciebie. Nie ma w nas żadnej przeszkody. Żadnej przeszkody. Szalerle klory lelerechenem. My słyszymy Cię. Szapetene dolo rolo rodo hokon. Rozumiemy Cię. Telo osani mara larde hedene dehene verlare nere dere 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 dese eberlare nere heke nere rodo hor loro nanama. Elo haila sira lare nere berere hasene ke nere nere dere dese ebeler lere de kede loro loro nere do horo mre nere dese ene glore dere ke nere bridre dese nere 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 de Jesus. Loro 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 nere dere 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 de Jesus. Che loro lare de kenere kere bridre dere dese kenere kere bridre dese nere kere bridre dese ele glore de kenere bridre kenere merlare nere dere 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 de Jesus. Ale lare lare de kenere bridre de kenere loro no horo bridre de sene kle bridre de sene kle bridre de sene kle bridre de Jesus. O jakże kocham twój najświętszy Boże dom, ten żywy kościół z ludzkich dusz zbawionych twoją. Ja pragnę zawsze mieć z Kościołem łączność Twym, radości i ciężary nieść, w dniu dobrym jak i złym. Radości i ciężary nieść, w dniu dobrym jak i złym. O jakże kocham Twój najświętszy Boże dom, ten żywy kościół z ludzkich dusz zbawiony Twoją krwią. Ten żywy kościół zbawiony Twoją krwią. Jak oka strzeżesz go, tak cenny klejnot Twój zasłania. Łączność Twym, radości i ciężary nieść, w dniu dobrym jak i w złym. Radości i ciężary nieść, w dniu dobrym jak i w złym. O jakże kocham Twój najświętszy Boże dom. Kościołem łączność Twym, radości i ciężar niech w dniu dobrym jak i złym. Radości i ciężar niech w dniu dobrym jak i złym. O jakże kocham Twój. Kto z Was się modlił o to, aby być pełnym Słowa? Modliłeś się tą modlitwą. Chcę być pełny Twojego Słowa. Dziś się tak modliłeś. Wychodź tutaj. Modliłeś się, chcę być pełny Twojego Słowa. Szaka te glory, de Jesus. O jakże
jakże kocham Twój. Śpiewajcie. Najświętszy Boże dom, ten żywy Kościół z ludzkich dusz zbawionych Twoją krwią. Ten żywy Kościół z ludzkich dusz zbawionych Twoją krwią. Jak oka strzeżesz go, ten cenny klejnot Twój zasłania. Że według ich wiary i ich modlitwa zostaje wysłuchana. Twoje słowo będzie ich przenikać tak, jak się nie przenikało do tej pory. Ojcze, ja prorokuję to nad nimi przez imię Jezus. 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 O jakże kocham Twój. Przez imię Jezus. Najświętszy Boże dom, Twoja krew ten żywy oczyszcza wszystko to w nich, Ojcze, co stawało kontra słowu. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Twoja krew to oczyszcza. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Według proroczego słowa. Według proroczego słowa. Niech będzie oczyszczone w nich wszystko. Alleluja. Dziękujcie za to Bogu. Inaczej będziecie słyszeć. Inaczej rozumieć. Hakatolo glory de Jesus. Ja pragnę zawsze mieć. Zawsze mieć. Z Kościołem łączność Ty. Szanę Jesus. W dniu dobrym, jak i złym, radości i ciężary nieś. W dniu dobrym, jak i złym, o jakże kocham Twój najświętszy Boże dom. Ten żywy Kościół z ludzkich dusz zbawionych Twój. Ja pragnę zawsze mieć. Jesteś Syjonem! Kościołem łączność Twój. Syjonem! Radości i ciężary nieść. Syjonem! Dobrym jak i w złym. Niech siła Syjonu radości i przenika Cię! Siła Syjonu! Niech siła Syjonu Cię przenika! Ta siła, która utrzymuje Izrael! Powierzchni ludzkości tysiące lat. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ten żywy Kościół. Ojcze, modlę się, aby teraz przychodziło głębokie zrozumienie siły Kościoła. Aby przychodziło głębokie zrozumienie tego, że Twoje ciało jest jedno. O drogi Boże, zasłaniasz od napaści zła, o drogi Boże mój. Ja pragnę zawsze. I zatrąbił piąty anioł. Z Kościołem łączność. I widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię. I dano jej klucz do otchłani. Radości. I wyszły na ziemię szarańcze, którym została dana moc, aby niszczyć ludzi, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. Diabeł od zarania wieków nie posiada władzy nad człowiekiem opieczętowanym Duchem Świętym.
Dlatego Jezus powiedział, że zbuduje mój Kościół, a bramy piekła go nie przemogą. Nie ruszą. Musisz w to wierzyć. Indywidualnie i zbiorowo. To Jego pomysł na zachowanie nas i na zwycięstwo. Jego pomysł. Szakatalak, lory, denene, patre, deke, dredre, desene, klery, debre, desene, loro, loro, naradapra. Elohe, no, la, silara, lere, deke, lere, deke, nebre, enosa. Enosi, lare, lere, deke, lere, deke, lere, bredre, deke, lere, klebre, dredre, deke, nebre, des. Ilu glory, lare, neke, nebre, des. Wielu z was odczuje po dzisiejszym dniu, że to, co było pęknięte, wzrosło się. Coś, co było popękane, niestabilne, wzrosło się. Te wzrośnięcie jest mocne. Będziesz miał taką pewność, że to wzrośnięcie jest mocne, że tam już nie ma nawet o co się modlić, tam nie ma co ustanawiać. Jest to mocne. Terlere deke nene berlare deke dride pridride Jesus. Jakże kocham glory larere pridride Jesus. Najświętszy Boże dom, ten żywy Kościół z ludzkich dusz zbawionych Twoją krwią. Ten żywy Kościół z ludzkich dusz zbawionych Twoją krwią. Jak oka strzeżesz go, ten cenny klejnot Twój, zasłaniasz od napaści zła, o drogi Boże mój. Zasłaniasz od napaści zła, o drogi Boże mój. Ja pragnę zawsze mieć z Kościołem łączność Twym, radości i ciężary mnie w dniu dobrym, jak i w złym. Radości i ciężary w dniu dobrym, jak i w złym. O, jakże kocham Twój najświętszy Boże dom, ten żywy Kościół zbawiony Twoją krwią. To ma 300 lat! Ten żywy to śpiewamy na przebudzeniu walijskim. Tak stali jak wy, 300 lat temu. Ten cenny klejnot Twój zasłaniasz od napaści zła, o drogi Boże mój. Zasłaniasz od napaści zła, o drogi Boże mój. To wypełniamy Duchu Święty. Każdą lukę w Twoim Kościele. Wypełniamy każdą lukę. Radości i ciężary nieść. Tu, w naszej społeczności. Radości w całym naszym zespole. Każdą lukę. Szaka de glory de kerepridry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 d
ziemi. Bez względu na to, Boże, w jakich odległościach duchowych jesteśmy od siebie. Widzimy to teraz przez imię Jezus. Umiemy do tego się odnosić. Umiemy. Czcimy Cię, Święty Duch. Czcimy Cię, Święty Duch. Jesus.
klary, prykary, 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 wszystkich okresów przebudzenia na ziemi. Ja modlę się, Ojcze, aby ich duch, który jest poza czasem i przestrzenią, mógł dotykać tego, mógł doświadczać Twojego namaszczenia, które w różnych miejscach ziemi, na różnych okresach czasu wylewało się właśnie przez Twój Kościół. Niech ich duch tego dotyka, niech to ich ubogaca. Szakalire, lere, kenemene, hedebrikire, loro, na karebrede, senne, de Jesus. Wywyższam Cię, Święty Duchu. Szende glory, lere, padre, de kedebrede, sine, med, lare, nere, de hono, manasaila, de Jesus. Eloheinu, glory, de kedebrede, de sine, glory, de kedebrede, de Jesus. Eloheinu, glory, de kedebrede, de sine, lere, bradra, de senge, de brenda, haila, de Jesus. Holy Spirit. Holy, de kedebrede, de sine, de kedebrede, de sine, de kedebrede, de sine, de kedebrede, de sine, de kedebrede, de Jesus. Eloheinu, loro, glory, kerebri, dride, sine, ne, harie, lara, nana, sanas. Eloheinu, lia, sine, lare, de, kidri, dride, sine, kilebri, dride, sine, ne, brelara, nara, kene, brede, de, sale, ne, klare, brede, sane, klare, marada, klare, nana, marada, sende, de, fere, brede, de, sine, ne, brede, de, sane, lara, klare, manas. Evere, lero, loro, no, klore, brede, de, sane, kene, brede, sine, kene, brede, sine, ne, klare, marada, kene, brede, sane, ne, kene, brede, sane, ne, klare, marada, lare, de, kene, brede. Elere, lere, de, kidri, brede, de, sine, ne, kene, brede, sane, klare, nere, brede, kene, brede, sane, ne, kene, brede, sane, ne, lara, manas. Every courier, the Senecre, the Kennedy, the Kennedy, the Senecre, the Kennedy, the Kennedy, the Kennedy, the Kennedy, the Kennedy, the Senecre, the Kennedy, 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 the Every prize che le ricalaria all'or l'aria andrete che le vedete sente delle ricchere per di sene che le brana tero loro loro la carabrete sale che la brallare nella per che le del sene che ne vedesse a papà per capire che le venisse coloriaria ora di carabrete sale che la brana sale che le brana che ne vedete che la brana che la brana che la brana sale per nas e le oli ari ari per di che ne vedete che ne vedete che le ricchere che ne vedete sene che le vedete che la nas Yeshua ari ari le che le prendere de sale che le prendere sene ne mer loro la re la re che le la re de loro ari andre de che le prendere de che ne prendere sene ne che la nata sante delle re che le prendere sene ma a qualche aro loro ari che di sire con gli altri che le prendere che le prendere che le prendere sene che le prendere che le prendere de che le prendere sene lo coloro coloro per che le prendere di viri di ori ari ari prendere de sile ari ari de kościu z ludzkich dusz zbawionych twoją krwią ten żywy kościół z Zbawionych Twoją krwią, jak oka strzeżesz go, ten cenny klejnot Twój, zasłaniasz od napaści zła, o drogi Boże mój, zasłaniasz od napaści zła, o drogi Boże Pragnę zawsze mieć z Kościołem łączność Twym. Radości i ciężary nieść, w dniu dobrym jak i w złym. Radości i ciężary nieść, w dniu dobrym jak i w
jesteś świadomy, są takie osoby tutaj, które są świadome, że podjęły decyzje w swoim życiu, które były złe. I rozpoczął się od tego momentu pewien ciąg konsekwencji. I wiele z tych konsekwencji trwa jeszcze do dzisiaj. Jeżeli jesteś taką osobą, to wyjdź do przodu. Tylko te osoby z tą świadomością, że to jest coś, co trwa do tej pory. Negatywne rzeczy, które trwają do tej pory, z uwagi na Twoje działania, na Twoje decyzje, które były decyzjami złymi. Masz tą świadomość. Wyrzeknij się tych decyzji teraz. Wyrzeknij się tych decyzji w tym momencie. Obojętnie, jakie one były. Nieważne, jakie one były, ale to się ciągnie za Tobą. Ojcze, przez imię Jezus, my teraz autorytetem Kościoła łamiemy nad tymi ludźmi skutki konsekwencji. Przez imię Jezus my usuwamy teraz to z ich życia. My przerywamy diabelski impas. Przez imię Jezus przerywamy to. Przez imię Jezus proklamujemy nad nimi wolność od tego. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus łamiemy to i przywracamy tym ludziom teraz. Przez imię Jezus stan życia sprzed tych decyzji. Ty dajesz im siłę, Duchu Święty. Pokazujesz rozwiązania. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Każda z tych rzeczy zostaje wyrzucona poza ich życie. Przez imię Jezus. Z naszych serca, Boże. Jest nasz sposobny, Duchu Święty. Dziękuję.
Ci dziękuję, tak bardzo jestem wdzięczna Ci. Za Golgotę, Jezu, ja dziękuję Ci, że wziąłeś winę i karę bo. Z Tobą, Jezus, będę żyć. Za Golgotę, Jezu, ja dziękuję Ci, że wziąłeś. Dziękuję Ci, dziękuję.
Ach, bardzo jestem wdzięczna Ci za Golgotę. Pierwszy raz do kościoła. Chciałam zobaczyć i poznać ludzi takich jak Artur. I pierwsze moje odczucie było takie, że poczułam się tam bezpiecznie. Byłam nienarodzona z Bożego Ducha, byłam człowiekiem ze świata. Ale przekroczenie progu kościoła spowodowało, że poczułam się tam bardzo bezpiecznie. Poczułam, że są to ludzie, którzy chcą mi pomóc. Moje życie było otoczone ludźmi, kryminalistami, więc nie czułam się bezpiecznie. Ale kiedy przekroczyłam próg kościoła, poczułam się bezpiecznie. Poczułam, że mogę zamknąć oczy i nie muszę stać na tak zwanym oriencie, że ktoś mi wsadzi nóż, na przykład w żebra.
To było moje pierwsze doświadczenie jako osoby niewierzącej, nieznającej Jezusa i nieodrodzonej z Bożego Ducha. Poczułam się bezpiecznie w Kościele. Jeśli nigdy nie modliłeś się taką modlitwą, aby wziąć odpowiedzialność za Kościół, a jeśli to jest coś, co dotyka Twojego serca, to pomódl się. Powiedz: Boże, wiem, że Kościół to nie jest budynek ręką zbudowany. Kościół to jestem ja i ci, którzy mnie otaczają. Biorę odpowiedzialność za Kościół. Biorę odpowiedzialność za to, co do niego wchodzi i z niego wychodzi. Nie musisz być Bożym urzędnikiem, żeby dbać o to, co do Kościoła wchodzi i co z niego wychodzi. Amen. Wystarczy, że będziesz dbał o siebie, a zapewne dobre rzeczy będą do niego wchodziły i dobre rzeczy będą z niego wychodziły. To jest Kościół. To nie jest miejsce ludzi idealnych. To jest miejsce ludzi odrodzonych z Bożego Ducha i wywołanych z ciemności po imieniu przez Boga. To oni tworzą Kościół. To my tworzymy Kościół. Tacy, jacy my będziemy, taki będzie nasz Kościół. To duża odpowiedzialność. Amen. Tu nie ma zbiorowej odpowiedzialności. Tu jest odpowiedzialność osobista. Amen. W ogóle wszystko jest mega osobiste i personalne. Od początku Twojego nowego narodzenia do końca tego, co nazywa się dzisiaj, jest wszystko personalne. Kiedyś jako młody wierzący miałam taki sen, ponieważ nie byłam pewna zbawienia takiego przyjaciela naszego. I miałam taki sen pokazujący o tym, że do nieba idziemy w pojedynkę. Zrozumiałam też wtedy, że moje życie absolutnie nie może być oparte na Arturze. Bo skąd wiesz, żono, że zbawisz swojego męża, lub skąd wiesz, mężu, że zbawisz swoją żonę? Wszystko w Królestwie Bożym jest bardzo personalne i bardzo osobiste. Bardzo personalne i bardzo osobiste. I tutaj w Kościele również. Nie ma zbiorowego usprawiedliwienia. Usprawiedliwiony i zbawiony jesteś na podstawie swoich słów, na podstawie Twojej osobistej wiary. I Kościół musi być też osobistą odpowiedzialnością. Ja, jako dam życie Jezusowi, to postanowiłam, że biorę odpowiedzialność za Kościół. Amen. Biorę odpowiedzialność za siebie i za swój rozwój. Tak naprawdę chyba tylko ze dwa razy nie byłam w niedzielę w Kościele. Raz jak byliśmy w Kenii i raz chyba zaraz po porodzie Sary. Nie byłam zdolna. Biorę odpowiedzialność za Kościół. Weź odpowiedzialność za Kościół. Ojcze, dziękujemy Ci za Kościół. My z Arturem w pierwszych latach naszej służby doświadczyliśmy bardzo cudownych rzeczy związanych z ochroną Boga. Nie mieliśmy żadnej służby wstawienniczej, ona po prostu się tworzyła. Ale doświadczyliśmy potężnej Bożej ochrony. Byliśmy wielokrotnie w różnych sytuacjach i doświadczyliśmy tego, że Jezus jest naszym pierwszym wstawiennikiem. My naprawdę nie musimy się męczyć i wysilać. Jezus jest naszym pierwszym wstawiennikiem. Uwierz w to. On jest Twoim wstawiennikiem. Ja wierzę w to, że Jezus jest moim wstawiennikiem. Wierzysz w to? Że On się wstawia za Tobą każdego dnia. Że Jego krew wstawia się za Tobą. On strzeże Kościół. Amen. Siadajcie, przyjaciele. Uwielbiamy Cię.